Dzień dobry, Andrzej Pasieka, Ule. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak ja robię odkłady. Będę robił dzisiaj 3 odkłady. I tu mam pszczołę tak, dobrą, wigorka i trzecia matka. To jest alfa. Przygotowałem sobie troszkę szybciej to wszystko, żeby po prostu tyle czasu to nie zajmowało. Pokażę jeden ul, jak robię odkład. Już mam poprzygotowywane wszystko. Ule są oczywiście zamknięte. To są matki unasiennione. No lepiej byłoby to na pewno wywieźć gdzieś na inną pasieczysko, no ale nie mam takiej możliwości. I muszę zrobić to na swojej. No, mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy. Tam mam 7, którą chcę po prostu powyciągać z niej ramki. Tam do góry są szczerwiem już jakiś czas. Mam nadzieję, że to się jeszcze wszystko nie wygryzło. I na tej podstawie zrobimy odkłady. 3 odkłady z matkami unasiennymi. Czyli na następny rok byłaby już naprawdę fajna rodzinka z tego. Dzisiaj jest 20 chyba 6 czy 7 czerwca. Także pszczoły, jak widać, dosyć fajnie sobie już kończą właściwie taki ten lot. Mi się wydaje, że one tu chodzą gdzieś na spać, bo tu dużo dębów. One widać, że tak się leją. Jeszcze jakiś pyłek sobie noszą. Dosyć fajnie to wygląda. A my musimy zająć się odkładami. Zrobimy zaraz pierwszy odkład, zamkniemy i będziemy tworzyć następny. Coś tu pszczół widzę, że jest. Muszę je co najmniej ze 4 dni przytrzymać. Zakitowały. Już ta pora. Jedną ręką trochę niewygodnie. Spróbuję zrobić to w ten sposób, żebyście coś widzieli. Mam nadzieję, że coś widać będzie. O. Mnie będzie lepiej pracować. Muszę ten ul podzielić. Tu była matka, która po prostu puściłem ją na kratę do miodni, żeby mieć trochę czerwie. Właśnie na takie rzeczy, na takie odkłady, jak mi się zdarzyło, a zdarzyło mi się, bo ze związku zadzwonili mi, że są matki. Bardzo mnie to cieszy. Trochę zrobimy im wietrzenie magazynu. Mam nadzieję tylko, że ten czerw jeszcze jest. Bo to już trochę czasu minęło. Damy im trochę popalić. Ta młoda pszczoła, która jest na dole, żeby trochę przeszła do góry. Trochę odymimy je. No i co? I patrzymy, co my tu mamy. No tak, czerwiu nie ma. Jest sam miód. I to jest miód. Wygląda na spadziowy. No i niedobrze. Bardzo mi to niedobrze. Nie rzucać się.
Tak, zalewają. Przecież mi się wydaje, że ten czerwień to będzie widać. Wszędzie miód. Świetnie. A świetnie, bardzo ciężka ramka pełna miodu. Co, nawet ramki nie będzie? Niestety czerwce se poszedł, został miód. Oj, 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 oj. Ale no. Chyba w czułe miejsce je uderzyłem. I nie ma czerwiu. Aż się rozbrykały. No i czego? No tak, tu był czerw, co to jest? Garstka czerwiu została, miód od zakopania. Za mało tego czerwiu. Nie ma sensu nawet tego brać. Trzeba przejść do innego ula. Niedobrze. Łobuz jeden. Nawaliły tego miodu. O, jest ładna ramka. Ta jest piękna. I to może iść na odkład. Jest bardzo fajna. To i sprawdzimy, jakie te pszczółki są czyste. Ładnie. Tylko proszę mi nie kombinować. Bardzo ładna ramka. Damy jeszcze taką ładną rameczkę, żeby było trochę pokarmu i żeby było dosyć dużo pszczoły. Mnie na miodzie nie zależy. Będą mieć taki zapas, proszę. Trochę tu jest, troszkę czerwiu. Trochę było. Ładny Saigon. Co, teraz by się przydało. Tu mam ładną ramkę. One się już uspokoiły. Proszę zobaczyć, jest tu dosyć ładnie tych pszczół. Popryskamy. Może nie tak, żeby
Ja to szczęsne. Dobra. Okej. To można zostawić. Są dwie ramki. Teraz by się przydało tam jeszcze dać może jedną ramkę z węzy, co by miały co robić. Podejdziemy do innego ula. Tego by trzeba było troszkę przysłonić. Mam tu ładny kapelusz. I to będzie na tyle. Zrobię to z dwóch, trzech ramek. Niech się matka czerwi to na zdąży. Weźmiemy jakiś zatwór. Proszę, rameczka. I idziemy do ulika. A, muszę sobie jeszcze naszykować. Cyk. Cyk. Popryskamy jeszcze te pszczółki. Umieścimy matkę. Teraz to będą trochę złe. Widać, że szumią. O, nie uciekać mi, nie uciekać. Skumulowały się. Damy im tu picia, żeby miały. Myślę, że będzie dobrze. Ułożymy teraz tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Trochę jedną ręką jest niewygodnie. Pszczoły widać, że jest. O. Jeszcze jakieś byleczkę. Przymknę, żeby mi tak nie uciekało za dużo tych pszczół. Jeszcze trzeba jakąś zmiotkę wziąć. O, jest. Poddam matkę i to będzie wszystko. Tylko tą matkę to ja bym chciał tak lekko podwiesić. One tu nie mają nic do zaczepienia. Muszę coś zaraz wykombinować. I na tym będę chyba kończył, bo jedną ręką to niewygodnie. Tak będzie to wyglądać. Tak zostawię, tylko powieszę matkę. Wszystkie trzy tak zrobię. To do usłyszenia. Andrzej Pasieka, ULE.